Dzisiaj gramy w chowanego berka, czas start! Nie biegamy, po co się śpieszyć? Gdzie może być jakaś koperta? W tym chowanym znaleziona osoba zaczyna szukać. Wygrywają osoby, które najmniej razy zostały znalezione w ciągu 30 minut. Znaleziona osoba musi oddać jedną swoją kopertę osobie, która ją znalazła. Koperty są rozmieszczone po całym domu i dzielą się na dwa rodzaje. Koperty, które mają w sobie zadania. Za ich wykonanie dostaje się przypisaną do nich kwotę oraz koperty z nagrodami, które można otworzyć dopiero na koniec gry, a zawartość zdobywa jedynie zwycięzca całego chowanego. W środku znajduje się nagroda pieniężna albo kara. Idę do swojego pokoju. O, mam zadanie. Pierwszy raz zadanie mam. Ja pierdzielę. Masz tu zadanie. Nie ma za co. Czemu jesteś taki miły? Pomagamy sobie, jesteśmy kochani. Posty, proszę bardzo, to dla ciebie. Mam. Jakby nie zauważyłem. Dobra, kochani, szukamy elegancko kopert. Ej, nigdy nie miałem żadnej koperty. Tu masz zadanie tam. A, to ej, trzem osobom już pomogę, niesamowite, jakie jestem kurkany, no. Zobaczcie, zadanko. Czemu tu nic nie ma, no halo. Ej, no to jest kpina jaka, że tu nic nie ma. Zacznij miauczyć w trakcie szukania. 15 sekund za stówkę, mega luz. W piekarniku coś będzie? Raczej nic, ej, totalnie nic nie mam. A, jest, mam. A, jest. Pierwsza moja koperta w życiu, kopyta! O, płyta, patrzcie, Juli Żugaj, wiem, miustek nie będzie. Let's go, nie ma tu już nic. Jest koperta w tym samym miejscu kiedyś! Co tam, kolejny, patrzcie. Nie ma nic. O, tu jest koperta, ej, patrzcie, zauważył. Znajdź i zjedz jakiś słodycz, znajdź liścia i się z nim schowaj. Muszę od kogoś buty przeszukać, żeby znaleźć jakiegoś liścia. O, jest! Patrzcie! To moje buty? I kto by mam liścia? Nie ma za co! Piąteczka! Dziękuję bardzo! Nie ma za co! Lipa, zamąż głowę w basenie? Jak ja mam zamoczyć głowę w basenie? I pójdź piosenkę ekipy na głośniku JBL. Ej, Lipa, ja jestem słaby w to. O, mam! Kurwa! Ukradłam! Znaczy nie ukradłam, znalazłam uczciwie przed oczami Cichego. Przepchała mnie! Mam dwie koperty, znalazłem je w ogóle u góry, wszyscy koło nich przeszli jakby. Podlej wszystkie kwiatki w domu, z kozłoty. Dobra, robię to teraz przecież. Przecież robię to szklanką. Nie mam nic. Nie masz zadania? Nie mam. A chcesz? A fajne? Fajne. Jak chcesz, możesz mi dać. No bo ty mi dałeś, to się odwdzięczę. Masz, powstrzymaj. O, dziękuję bardzo, dostałem zadanie od Postiego. Znajdź i zjedz jakiś słodycz. Dzięki! Kochany jesteś. Tak. Słuchajcie, kochani, ja mam za zadanie podlać wszystkie kwiaty w domu. Nie wiem ile ich jest, także lecimy tu. Drwala, zarazem drwala w lodówce. Szedłem w ogóle do ich, że tak powiem, garderoby cudzej. Przeszukuję tu rzeczy i nie powinno mnie tu być wcale tak naprawdę. Ale idę już stąd, bo to jednak lipa. Ja mam zadanie, znajdź jakiś słodycz i go zjedz. Więc właśnie teraz wziąłem kinderki, bo ona jest tak samo słodka jak kinderki i każdy chciałbym ją mieć. Więc właśnie teraz w tym momencie wykonuję swoje zadanie. Pyszne! Zadanie zaliczone! Dobra, idę szybko zamoczyć głowę w basenie. Będę miał zaliczone z głowy zadanie. I to dosłownie z głowy. Uwaga, uwaga! Kurna, zanurzyłem łeb! Lipa! Kapi! Jedno zadanko jest zaliczone. Stoi przed mną operator, widzowie. Nie mogę robić nic podejrzanego, ponieważ jestem nagrywany w tym momencie. Dobra, może na górze coś będziesz. Dolewam sobie wody i idę do góry szukać kwiatów. To ty co tam robisz? Znowu mnie śledzisz? Ja po prostu lubię cię. Ja powiem tak, o kwiaty trzeba dbać, więc się kwiaty podlewa. Ej, szermaty! O, koperta! Co jest grane, koperty znalazłem, a jajca. Już nie było tamtej koperty. Hipotetycznie o wiele lepiej się dać złapać i ukraść komuś kopertę. Ej, jesteś totalnie królem! No nie, no to jest kpina, że nic nie ma. Kochani, ja mam w dupie tą kopertę. Kto chce kopertę? Ja mam szerbatę. Ja chcę. Proszę bardzo. Dziękuję. Serio? Oczywiście, że tak. Co jest? Ja mam szerbatkę, tyle mi do szczęścia wystarczy. Dał mi kopertę, przekról. Ja u mnie dzisiaj jestem aniołkiem. Daję każdemu kopertę zdania. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Mało czasu, troszkę. Czy w pokoju kinie jest jakiś kwiat? Przecież jest kwiat, to nawet dwa. Ja ogólnie jestem ubrany na czarno i dobrze by było, jakbym zrobił tak, żeby się wtopić w jakieś tło. Może na przykład ze zasłoną, jakbym stanął. Połóż piosenkę ekipy na głośniku JBL, proszę. Głośnik JBL. Lecimy tu, chowamy się! Lata to robi ekipa. Szerbatka znalazłem, ja jestem szczęśliwy, ja mogę przegrać już ten odcinek. Nie wiem, gdzie ja mam się schować. Czy zmieszczę się do tego kartonu?
Czekajcie, próbuję. Tu jest jakiś kwiat? Ostatni kwiat w tym domu. Wszystkie kwiaty podlane. Także mam nadzieję, że Kasia mi to zaliczy i zyskam stówkę. Nic nie mam. Żadnej koperty. Nic. Moja kariera zaczęła się 2 dni temu. Chyba nie. To jest mądre, żeby schować się w tym kosie. Tylko oni muszą stąd iść. Proszę, idźcie stąd. Właśnie nie zmieszczę jednak do tego kartona. Nie zmieszczę się. Dobra, zmarnowałam czas. Chowamy się. Schowałem się pod kanapą i teraz tylko Eka mi widział, że jestem w tej kierunówce. Mam nadzieję, że on mnie sprzeda. Dobra, słuchajcie, chcę wyjść na dach. I po prostu mam nadzieję, że mi się to uda. Oby nie pomyśleć, nie mogę wiedzieć, co tu jestem. O, koperta! Serio? O kurde, nie. Przynajmniej mam jedną, fajnie. Super. W tym odcinku, kochani widzowie, zawiodę was. Nie będzie wyprzedaży, dziewczyny. Ale jak chcecie te różowe trampeczki, piszcie kodzik 350. Zamykam okno nogą. 3 minuty! 3 minuty, ja pitole. Ej kurde, tu nie ma gdzie się schować, jest dętka, kochani. Widzowie, dziennik pokładowy. Jest bardzo zimno. Nie wiem, czy przetrwamy to. Najwyżej będę musiał wyjść za kanapę i zjeść cichego. Ej, dobra, chowam się tu, Dusio. Wchodzę tu. Zmieszczę się. Się schować. Mam nadzieję, że Kasia pójdzie najpierw na dół, a to idziemy teraz na szybką grzankę. I w tym momencie jestem na dachu. Oświecę wam cyk i cyk to ja. Ktoś wylazł przez okno. Chowam się tu, pod spodem. Kurna, przecież ona stamtąd wychodzi. Pieprzam na dół. Zamykaj mnie tu, łopie. Ty masz staty. Yo, da radę, łopie. Przemyślałem to i wziąłem specjalnie skarpetki antypoślizgowe. Cyk, antypoślizg. Tu jak ktoś wyjdzie, to mnie nie zobaczy. Tam nie zobaczy, bo wtedy się szybko przesunę nogami. A tam nie ma nic. Więc jestem niezauważalny. Nawet jeśli ktoś wyjdzie i otworzy okno. Widzowie, tutaj jest łóżko Kasi i Łukasza. I po prostu wchodzę pod poduszki. I liczę, że Kasia. Liczę, że będę miał życie jak w Madryt. Mam nadzieję, że mnie znajdzie pierwszego, to zabiorę kopertę postiemu. Mały statement, kolego, za kanapy. Ja nie mam żadnej koperty. To niedobrze. Ja będę gwizdać. Dlaczego? No żeby tu przyszła. Po co? No bo jak mnie złapie, to będę mógł ukraść komuś kopertę. No i mi wtedy ukradniesz. No właśnie. Oczy pieczone, ja zostałem oszukany własną bronią. O kurna, patrzcie to. Ale brudne skiety. O ja pidole, ale brudne skiety. Lipa jak nie wiem. Dzyń, 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 dzyń. Zaczęła szukać. Modlimy się o to, że mnie nie znalazło. Dobra, Kasia właśnie zaczęła szukać, więc trzymajcie za mnie kciuki. To jest tu ciasno. Zanim przejdziemy do dalszej części tego odcinka, chcę was poprosić o jedną rzecz. Wyobraźcie sobie, że wygrywacie 100 tysięcy złotych. Na co je wydajecie? Na nowy komputer, na nowy samochód, być może na jakieś wymarzone wakacje, a może na remont mieszkania. U mnie akurat wybór byłby oczywisty. Ale dobra, skąd wziąć te 100 tysięcy złotych? Już wam wszystko mówię. Właśnie startuje loteria od Letyshops, w której do wygrania macie właśnie 100 tysięcy złotych, które możecie sobie wydać na co tylko chcecie i wcale nie musicie spełniać jakichś nierealnych warunków. Ale jak wziąć udział w tej loterii? Oczywiście jestem tu po to, żeby wam pomóc wygrać, także tutaj będzie wam się wyświetlało po kolei, co musicie zrobić, żeby mieć szansę zgarnąć główną nagrodę. Jeżeli jeszcze nie masz konta w Letyshops, to zarejestruj się. Na swoim koncie wejdź w zakładkę Loteria. Zaakceptuj wszystkie warunki i kliknij przycisk Biorę udział w loterii. Otrzymasz wtedy e-mail z potwierdzeniem i od tej pory jesteś uczestnikiem loterii i masz szansę zgarnąć 100 tysięcy złotych. Następnie zrób zakupy, aby otrzymać losy i wziąć udział w wielkim losowaniu nagród. Na zgłoszenie masz czas do 22 grudnia. Dzisiaj na eobuwie oraz Modivo jest gorący cashback na Letyshops. Oznacza to, że standardowa stawka cashbacku jest zwiększona aż 4-krotnie. I czy nie może być pięknie, nie dość, że dostaniecie
dostaniecie zwrot z zakupów, które i tak chcieliście zrobić, to jeszcze macie szansę zgarnąć 100 tysięcy złotych, no i spełnić jakieś swoje marzenie. Przez cały okres wyprzedaży Letyshops przygotowało dla Was różne oferty, dlatego polecam regularnie sprawdzać ich stronę i życzę Wam powodzenia. Czas start. Dobra, moi drodzy, nie wiem, gdzie jest ta kamera. Moim utrudnieniem dzisiaj i w sumie osób, które ja znajdę, są alkogogle, które imitują około 3 promile alkoholu we krwi. Jak ja kogoś znajdę, to będę mogła zabrać mu jedną kopertę i później mam 30 sekund na schowanie się. Dobra. I powiem Wam tak, że w tych goglach nie widać kompletnie nic. Dobra, odpalamy sobie Tindera, czemu nie? Na przykład patrzę pod spód i nie wiem, czy tam coś jest, czy nie, bo jest po prostu rozmazane, czy to jest karton. Ojej. Dobra, Kasia, sobie pan razie rady nie daje. Siedzi dalej na górze. Ej, nie. Zróbmy to, odwrotna psychologia to się nazywa. Jestem pewna, że oni zaczęli od dołu, więc ja też idę na dół. Najpierw. Plan Postiego się nie udał. Na moje szczęście. Kasia poszła od na dół. Ja ostrożnie. O, tu masz... Schody? Tak. Aha, dobra, to tu jeszcze było dużo w moim obrazie. Kretynie, zamknij się. Nie było zadania z gwizdaniem. Ja się nie cofam, co ty, chłopie? Co za debil. Nie cofam się, bo wszyscy są na dole. Kasia, tu idzie. Chodź. Dla niej schody będą tak ciężkim elementem do pokonania, że ona tu nie wróci. O Boże, nic nie widzę. Może ktoś pod tym jest. Nawet jak patrzę pod spód, to ja nic nie widzę, to jest najgorsze. O! Małgo, wiesz, co to jest? Co to? A, kamera. Sorry, ej, lać mi się strasznie chce. O nie, muszę siku. Dobra, mam kogoś, co to jest? Nie! Ej, wystraszyłam, że mi taki szczur wyszedł z tego. Czy masz jakieś koperty? Chodź tu. Nie mam koperty. No, już. Raz. Dwa. Cię mam iść. To ja idę tutaj, dobra, po prostu jest tam, to ja idę tu. Ej, Kasia mnie ledwo zobaczyła. Dobra, po prostu jest tam. Niestety mi chuj, żadnej koperty. 15, 16. Widzowie z tego festu. Ja tu dalej czekam. 21, 22, 23. O, nasz anglista lingwistyk liczy po angielsku. 30. Wow, ale faza. Dobra, let's go. Kasia mnie znalazła niestety, więc teraz my szukamy. Ej, w ogóle my lecimy, to wszystko wygląda. Benek, czy ty nie jesteś czym? Ja strzem Olka gdzieś i Eke. Ale totalnie album jest studia. Tak dawno nie grał chowanego, ale super jest się chować. Ty tak gwizdałeś. Bo on nie ma żadnej koperty i chce szukać, żeby komuś zabrać. Tam jeszcze ktoś jest. Cichy. Ła, kurde bele. Kto tu to postawił? Ktoś na pewno będzie w tym pokoju. Normalnie przyszedł do kuchni. Ktoś tu jest? Nie. Co ty masz, kartę w gaciach? No, zadanie zaliczone. Siadłem słodycz. A co mi się patrzysz na dupę, co? Pierwszy cukieraczek za mamuś. Drugi od razu na drugą nogę za tatę. Kocham swoich rodziców. Ej, ja myślę, że moglibyśmy tu zacząć grać w ping-ponga, a i tak jakby zaczął wchodzić na górę, to wrócić do kryjówek, jakbyśmy zdążyli. Bo ja mogę z tobą zagrać. Czy w gacie w ping-ponga? Ja stąd uciekam. Halo! Ja normalnie nie wiem szukać, a co dopiero w tych alkogoglach? O, Kinga. Czemu to sprawdziłeś? What the fuck? Masz kopertę? Mam. Dawaj kopertę. Dawaj. Mam przez siostrę oczywiście. Proszę bardzo. No i oczywiście dla siostry drugą. No i nie zapominam nie dla siostry trzeciej. Słodko wygląda, szczególnie gdy śpi. Ta dziewczyna też jest. Pana. Dobra, zamykaj oczy i zasłaniaj uszy. Ja lecę się schować. Raz, dwa, trzy, sześć, siedem, osiem. Pow, jesteś najlepszym ping-pong goście. Uwaga. Właśnie co oni robią? Zamiast się chować w moje cwaniaki mam koperty. Fajnie to mają w sumie na dachu. Mogłbym tak siedzieć. Jest giga wygodnie w ogóle. 10, 11, 12. A co by nie zjeść jeszcze, oczywiście, za ekipę. Kocham ich wszystkich, kurwa. Za ekipę.
29:30. Dobra. Ja ogólnie tutaj słyszałam kogoś i wydaje mi się, że to był Orcz nasz kochany gdzieś tutaj. Ja nie wiedziałem, że ty się tam schowałaś, ja tu sobie siedziałem i gadałem. O kurna, Olek, on wie, gdzie ja są schowany. Liczę na to, że zapomni. Dobra, czy się ma jedną z kopę? Złota jest dobra, bogata. Proszę bardzo, GoPro. Ała! Oj, no, ja nie musisz zapytać. Raz, dwa, trzy. Zakwiatki. 11, 12, muszę poprawić włosa, 14. Ja idę dłużej. O szkurę. Strasznie piję, strasznie się boję. 29, 30! Ej, to jest faza konkretna! Pod tym gardą, gdzie jest piękny. Ja mam zadanie, że muszę miałknąć, ale to zaraz. I wiecie co? Przyznam wam się, podejrzałem. Michu poszedł z powrotem za Kingą. I jeśli oszukuje, wyjdzie zaraz tamtędy. Ale jak wiemy, nie bawimy się ganianego, tylko wchowanego. I to jeszcze takiego, że nie można się ruszać. On powinien gdzieś tu być. On się chyba ruszył. On oszukał. Oła, co to? Miau. 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 Cicho, kocie. Czyli on oszukał. Uciekł stąd. Okej, okay, czyli Michał oszukuje. Gdzie on jest? Nie, no Michał oszukał. On się ruszył. On się ruszył. Idziemy. Wiecie co tak mam tak? Wiem gdzie jest Fozy. Wiem gdzie jest Ejka. Hejka Michał. Gdzie ty byłeś? Nie no, oszukiwałem, ruszałem się. Ruszał się oszukista. What the fuck? Serio? Michał mi uratował dupę. Tym, że jest nupkiem. Dawaj kopertę. Trzymaj. Proszę bardzo. Mam 30 sekund. Raz. Dwa. Stoły. 29, 30? Dobra, wracamy do przeszłości. Jesteśmy znowu w tych alkogoblach. Słyszałem, że Olek poszedł do góry, więc i my idziemy do góry. Michu, słyszałem, jak na początku wchodziłem do góry, specjalnie skoczyłem na jeden schodek. Dobra, jak się idzie do góry, to jest ciężej delikatnie. Dobra, więc tak. Na coś tu jest? Zaraz pastrywam. Masz jakąś kopertę? Nie! Dobra, dawaj GoPro. Odliczaj do 30. Zamknij oczy i zamknij uszy. Chyba trzeba się wyautować. Raz, dwa, trzy. Ja idę normalnie za mój fotel. W życiu nie będzie wiedział, że ktoś może być. Znowu za firankę. A Oliver, słuchajcie, mamy się urodziny, zaśpiewamy mi 100 lat. Witam, witam! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Jestem na dachu, chciałem cię pozdrowić z dachu i cię zaśpiewać 100 lat. Dzięki. Miłej kubki. 26, 27, 29, 30. O Jezus. Właśnie chcę bardzo spróbować zejścia ze schodów. Ło, serio? Tu już nie ma stopnia? Wow, wow, wow. Dobra. Ej, nie byłeś na górze? Proszę, nie znajdź mnie, bo będę ci raz już znaleziony, a nie mogę uciec, bo przestajesz liczyć. A zabrałeś kopertę? Nie mam koperty żadnej. To nie obchodzisz mnie. Duża szansa. Daj mi jakąś informację, jakiej chcesz, żebym cię znalazł. Zdradzę ci, że tu na dole jest na pewno Kinga i Kasia.
Dobra, tam się by nikt nie zmieścił. Poczekaj, bo tu kogoś mam. Poszła w moją kryjówkę. Kasia znaleziona. 1, 2, 3. Jedenaście, 12. Znowu ze szczerbatkiem, ale mniejszym. Dobra, wszedłem do pokoju Kingi. I tu jest Kinga. I teraz pan. O nie, lipa zaczyna padać. Ej, lipa, zimno. Nie mogę zostać znaleziony ani razu, mam tylko jedną kopertę. Dobra, powiedzmy, że jest 30 i wydaje mi się, że tu być może ktoś jest, bo Olek tu ostatnio robił wyprzedaż mojej szafy. Patrzcie na niego, gdzie on jest, mistrz dziewczyny. Totalnie zaczął nabuchać deszcz, ale lipo, widać to na mnie, czy nie? Dobra, ja w sumie nie widzę nikogo, w sensie ale dziwnie jakbym widziała w tym czymś, ale dobra, to idziemy stąd. Akcja mi się trochę pierdzi i pękać, bo leży tam na brzuchu i przyłomie się i sos krzykza. Cześć, znowu cię maleńka, co się obrodziła się? Troszkę mi tu jest niewygodnie, troszkę mnie boli dupka i głowa. A na krzesłach nikt nie leży pod stołem? Boże, czemu tu nic nie widać? Sprawdźcie mój stan, patrzcie, jestem teraz cały mokry. No lipa na co? No lipa. Teraz jakbym się zsikał, w sumie to bym przynajmniej ten nie było widać, no? Co? Czujesz już święta? Tak. Fajnie. A lubisz święta? Lubię. Kocham zimę. Ja nie, ale świetnie. No, idziemy do góry. Kasia przemocała krzesła i mnie nie znalazła. Kolek, jak ty się zdawałeś? Dobra, idę. Dobra, do Kingi. Tarara, kogo znajdę za drzwiami? Nie. Lepsze jest to, że ja widzę jakąś plamę i w ogóle nie wiem, czy to jest ktoś, czy to jest po prostu plama na tym. Dobra, dalej. Za fotel. Cześć, świeży. Ja tylko chciałem cię pozdrowić. Jestem na dachu i cię pozdrawiam z dachu. Mi się nudzi. Dziękuję za troskę. Chciałem cię tylko pozdrowić. O, pięknie, świeży. O, jest! Dobra! Kinga! Dobra, Kinga! Co to w ogóle ma być? Posty był tu! To był Posty! A ona poszła za fotel! Dobra, uciekam! Ej, my się bawimy tylko w czwórkę cały czas! Mówiłem, że mnie nikt tam nie znajdzie! Raz, dwa... Tutaj stanę, o Bogu. Patrz tu. Zlewasz się, no. Ej, Kasia, wiesz, że Olek jest na krzesłach? Nie ma go. Jest. Ja nie widzę nic. Olek, daj głos. Jestem. Oczywiście, o nie! 19, 20, 21. Nikt tu mnie nie znajdzie, zobaczycie. Znowu się zmieni szukające, a mnie nie znajdą. 29, 30. O ja pierdzę, nic nie widzę, ale tak totalnie nic nie widzę. Oż kurde, to już jest tu. A to co, jakaś plama jest? Jest tu ktoś? Nie, okay. Tu. Totalnie nic tutaj nie widać, naprawdę, jakby kompletnie nic, ale nikogo nie ma w łazience. Ej, słuchajcie, zasnęłam, bo weszła tu do łazienki Kinga, przeszła obok mnie i mnie nie znalazła. Idę spać dalej. Halo! Na pewno to już tu jest. Nie wiem, tutaj gdzie idę. Ej, zesram się zaraz. Tak mi to grzesło na jelitka naciska. No mi było. Właśnie, poszedł już jeden. Ej, kolejny pęgleć. Kurna. Kwiatuchek? Kurde, jestem pewna, że tutaj może ktoś być? Jezus, a tu? Co tu jest? O Jezus. A ten jest sam ani razu złapany. Nie? Oj, to go na cichego. Cichy i Eka. Wszyscy zapomnieli o Ece. I o Poli. Pola też nie wiem, gdzie jest. Pola jest u góry w kiblu.
O, dobrze, że mówisz. Góra kibel! Pola! Jaki ham! Okej, słyszę się, słyszę na dole. Ja pierdzielę, to nie. I zaraz się chyba czas kończy. Uwaga, uwaga! Co jest kurde? Zaraz się to pierdzieć, kurde. To po tych szoku pomysłach chyba. O Jezus! Schod, dwa, trzy. Słyszałam was, dzieciaczki. Halo, czy jest tutaj ktoś? Kinga szukała Jasneka chyba. Ojej. O, jest tu ktoś! Znalazłam! Ja pierdolę. Zamknąć tą szafkę. Jej! Zdrowie. Ale wiesz co, cię zdradziło? Twój Apple Watch, bo się świecił. Serio? No, dawaj komentarz. Ja pitolę, to będę pytam. Serio? 31, 132, 133, 134. Ja idę tam, gdzie ja idę najmniej. Czyli tutaj, za tym. I tu naprawdę nic nie widać. Nie rób. Dlatego, że ja znam swoje odpowiedzialności, robię to. Tak. 5 minut do końca! Chyba to chwilę, tak? Nie! Co? Ty za szybko liczyłeś! Siema! Ale ja pitole! Ja sam stąd cały czas! Uciekamy! Bierz jedną. Zieloną. Dawaj, raz, dwa. Jakie to jest głupie, nie mogę z góry na to zaraz biegamy. Ja się schować. Tu? Ej, no nie mam wyjścia chyba już. Tu jest gdzieś pola podobno. Gdzie ono jest? A tu jest. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pójdę po to. Nie może mnie to wtedy. 29, 30, dobra, lecimy. Lecimy! Tu był wcześniej Michu. Ja mógł fejkować to, że stąd wyszedł. Tym razem nie fejkował, dobra. Idziemy dalej. Ale kubek! Była Kasia, też jej nie ma. Dobra. Co ja uderzyłem? Telewizor. O, to drogie. Ale dobra, idziemy do góry. Dobra, poszedł do góry, jest gate. Gdzie są? Ja jestem po prostu za mądry. Pola! Słyszę głosy, słyszę głosy, słyszę głosy. A skąd ty wiedziałeś, że ja tu jestem? Bo widziałem cię, jak choć się chowałaś na początku. Poprawnie mi dawaj, lecz. Dobra, ja się zżygam, tak mi się chce zżygać. Kto tu tutaj leży? Patrzcie na kurwa! Się nie zmieści. Słuchajcie, ja wiem, gdzie ktoś jest. Ktoś jest tam, na górze. Więc ja tam szukam. Już teraz, słuchajcie, jest mi trochę chłodno, bo się rozpadało. O, gdzie idę? Ale kto tam pochodzi? Ja pierdzielę. Przy to bez szans, bo mnie na znalezienie bez szans. Leżę pod stołem, leżę pod stołem, leżę. Mordzia, wiem, że tam jesteś! Może coś mi się urąbało. Nic nie widzę. Chyba nie. Ale jakby ja jestem pewna! Nie będę marnować czasu przecież. Pola tu była i nie znalazła mnie. Ej, Dominika nikt nie znalazł. Skurczybyk wygra sporą ilość pieniędzy. Mhm. Jeszcze dałem mu kopertę. Może będzie kochany dla mnie, że mu dałem tą kopertę. Dominik, wiesz, że cię kocham. Wiecie, po prostu było dobro, wracam. Idę przecież tu szukać. Nic nie widzę, tak szczerze. Tu ktoś jest. Minuta do końca. A nie, to jest ręcznik chyba. Solidnie chciałabym kogoś znaleźć. Jezus, jak mi niedobrze. Masakra, strasznie się żygać co tego. Dobra, idziemy na dół przecież. Niesamowite to jest, ona nie zobaczyła tutaj. Pop! Nie ma.
ma. Do końca. Ile? 30 sekund, to nie! Boże, że chcę coś ciągnąć. Niedobrze. Trzy, dwa, jeden. Dzień, 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 dzień. Koniec! Skończyło się. I cichy, tak. Nie pierdziel. Mówiłam, że tam jest, ja tam miałam tam leść. Ale przecież ja krzyczałam, że wiem, że tam jest. Nie, gdzie to brudno? Po prostu... Ej, ale Pola mnie nie znalazła, bo ona mi powiedziała, że nie widzi, to słyszałem. Nie no, ja uważam, że Dominik mimo wszystko wygrał. Był przy oknie i... Tylko dotknąć ręką po prostu wystarczyło okno, jakby zrobić tak i bez coś dotknęła, nie? Dobra, moi kochani, zwycięzcą w tym odcinku zostaje Cicho oraz Dominik. Wow! Nice! Dało 200 zł, czyli już każdy z was ma... No i dwie koperty. A masz jeszcze koperty, zrobię! Ale w tej kopercie nie ma nic. Ale ma tego. Dobre, nie wraca. Ta koperta trochę przeszła. Dwie myszki dodatkowe! Wow! 420 na Dominika. Cichy, otwieraj swoją kopertę. Nie wiem, jak zadań. Dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!